Jest z nami Mariusz Ważny, organizator cyklicznej gali Gliwice Fighting Tournament. Mówię cyklicznej, ponieważ zdradź mi proszę, jakie są plany co do tego, żeby gala powtarzała się co pewien okres, ponieważ słyszałem, że takie są plany. To znaczy, mamy takie plany, żeby gala była co najmniej raz w roku albo nawet dwa razy do roku. Mamy też plany, żeby organizować gale takie bardziej specjalistyczne, na przykład tylko formuła K1 albo boks, czyli takie dla uderzaczy, albo po prostu takie gale jak teraz, czyli MMA, przede wszystkim, żeby dawać też szansę takim perspektywicznym zawodnikom, którzy reprezentują już bardzo wysoki poziom, jak było widać tutaj na tych walkach, natomiast nie mają szansy może na innych galach i pierwsze tutaj takie jakby walki, powiedzmy sobie w cudzysłowie amatorskie, mogą zaprezentować się na takim jakby pełnym wypasie, bo tutaj naprawdę nie skąpiliśmy, że tak powiem, jeśli chodzi o wystrój gali. Widzieliśmy bardzo ciekawe walki. Zawodnicy, którzy tutaj występowali, tak jak mówiłeś, oni są obici już na amatorskich galach, natomiast zawodowo jeszcze nie mieli zbyt wielu okazji, ale jak właśnie się obserwowałeś na pewno swoich podopiecznych, którzy też tutaj dzisiaj startowali, jak oceniasz ich wyczyny? No ja jestem bardzo zadowolony, bo wszyscy moi zawodnicy wygrali dzisiaj, chociaż walki były dosyć ciężkie. Szczególnie jestem też zadowolony z tych dwóch ostatnich walk, a najbardziej z wygranej Damiana Górskiego, który to jest jego pierwsze zwycięstwo. Fajnie, że się tak odblokował też. Mieliśmy dużo problemów w ogóle też z organizacją tej gali. Już nie będę mówił jakich nawet. Ale na szczęście w końcu się udało to jakoś pozytywnie jakby zamknąć wszystko i wydaje mi się, że gala jest, tak nieskromnie mówiąc, bardzo, bardzo udana. Także no, to tyle. No, trochę jestem rozemocjonowany, bo po prostu, no niestety, jeden klub, nie będę już wymieniał nazwy, ale zostawił nas na lodzie, nie mówiąc jakby nic, prawda. Dwóch moich zawodników, którzy 3 miesiące się przygotowali, żyli jakby tą galą, niestety, nie zawalczyli. W ostatniej chwili udało nam się jakby załatwić zastępstwo. Chłopak, któremu też podziękowałem osobiście, podjął się walki. Prawdziwy fighter, prawdziwy wojownik z klubu takiego zaprzyjaźnionego Dybol Team Zabrze. On jakby nas poratował. Także jeszcze raz tutaj bardzo im dziękuję, bo według mnie tak się nie robi po prostu. Takie imprezy oczywiście zawsze odbywają się dzięki pomocy również osobom z zewnątrz. Na ile pomogło właśnie samorząd miasta Gliwice? Gdyby nie samorząd miasta Gliwice, tej gali by nie było. To znaczy żadnej gali by nie było, gdyby nie samorząd miasta Gliwice. Chciałem bardzo, bardzo podziękować właśnie samorządowi miasta Gliwice, że promuje MMA. My staramy się jakby dawać taki pozytywny obraz tego sportu, który czasami jest kojarzony troszeczkę tak negatywnie. Ja tutaj miałem szereg rozmów z oficjalami z Urzędu Miasta i mówiłem, pokazywałem im i tłumaczyłem, że po prostu no, wymaga to ogromnych wyrzeczeń to od chłopaków i dlatego no, dzięki temu, że dofinansowali tą imprezę, to mogliśmy tutaj ją spokojnie zrealizować, bo o prywatnych sponsorów jest bardzo ciężko teraz. A przewidujesz, że kolejna gala będzie kiedy dokładnie? To znaczy tak, my startujemy w grantach ogłaszanych przez Urząd Miasta Gliwice. Mam taki plan, żeby zrobić to może w czerwcu, a może jeszcze wcześniej w marcu. To jeszcze zobaczymy. Zobaczymy, jak zostanie odebrana ta kolejna edycja przez Urząd Miasta Gliwice. W tamtym roku też mieliśmy Gliwice Fighting Tournament na hali w Sośnicy w Gliwicach. Tam były walki już zawodowe, no, natomiast no, też mieliśmy problemy innego typu. Także rozumiem na przykład teraz te osoby, które na przykład musiały odwołać galę, bo były też takie ze względu na, powiedzmy sobie, osoby trzecie, złe opinie tam różnych służb i tak dalej, prawda? Bo ja też przez to przechodziłem. Nam w tamtym roku udało się tą galę przenieść o 3 tygodnie i jakby wyjść z honorem, ale też było tak troszeczkę podbramkowo. Ja wiem, że byłeś bardzo zagoniony, a tam była jedna taka walka, w której wynik był kontrowersyjny. To była walka Arkadiusza Żaby, który właśnie został ogłoszony pierw przegranym po dogrywce, ale później jego
kornerzy, sekundanci wnieśli apelację, żeby tę walkę oglądać jeszcze raz i generalnie tam po zobaczeniu wideo wyszło, że jednak Żaba wygrał 10-9 dwie rundy. Czy ty widziałeś tą walkę? Coś możesz powiedzieć na ten temat? To znaczy ja akurat tej walki nie widziałem, bo tutaj byłem zajęty innymi sprawami. Natomiast wydaje mi się tak, no wiadomo, że tutaj chłopcy, dla nich to nie jest ważne, czy to jest amatorska, czy to jest zawodowa. Każdą walkę traktują na serio i ja też ich jakby za to szanuję. Natomiast było dwóch takich niezależnych sędziów, którzy potem obejrzeli tą walkę jeszcze raz i nie wiem, nawet chyba ogłosili, chyba że remisowa walka była z tego co wiem, że... Ta walka? Tak mi się wydaje. Znaczy ta walka jest walką amatorską, to nie jest do żadnego rekordu, także wydaje mi się, że jakby to była walka zawodowa, to byśmy inaczej troszeczkę tutaj postąpili. Także no wydaje mi się, no ja nie chcę mówić tam czy na jednego zawodnika, czy na drugiego, bo osobiście nie widziałem tą walkę. Ja sobie tą walkę obejrzę, jak już ochłonę troszeczkę. Na spokojnie, prawda? I wtedy mamy bardzo dobry kontakt z Grześkiem Skibniewskim. Zresztą tutaj pomysł był też taki, żeby promować kluby śląskie też, które są wiodące, z którymi się nam też bardzo dobrze jako klub sportowy Kodokan współpracuje. Także myślę, że na pewno tutaj, żeby nie było krzywdy dla zawodników, coś tam wymyślimy. Takie ostatnie pytanie, był właśnie Grzegorz Skibniewski wspomniany, doświadczony bardzo sędzia. On za tydzień organizuje bardzo znane amatorskie zawody Hadaka Waza. Czy swoich zawodników też tam wysyłacie? To znaczy tutaj nastawialiśmy się przede wszystkim na tą galę. My jakby tutaj w Kodokanie robimy pracę od podstaw. Trochę nam się rozpadła grupa, która kiedyś tam działała. Tam nie do końca oni też tam startowali. Natomiast teraz mamy taki młody, perspektywiczny, rokujący naprawdę fajne rzeczy team. Także to nam się bardzo fajnie rozwija. Warunki mamy też świetne do trenowania. Jedna z największych tutaj hal na Śląsku. Mamy ring do swojej dyspozycji. No ponad 200 metrów kwadratowych mamy sali. Także wydaje mi się, że jeszcze o tych naszych zawodnikach myślę, że też świat MMA usłyszy. Zastanawiam się nad jedną zawodniczką, która też tutaj miała walczyć, Karolina Gawrysiuk. Ona jest obecnie mistrzynią Polski w brazylijskim jiu-jitsu i miała walczyć z zawodniczką z Rudy Śląskiej. No niestety zawodniczka tamta odniosła kontuzję no, praktycznie na dwa dni przed galą, prawda? Tam coś z kolanem się stało i no, bardzo chciała, ale nie mogła zawalczyć. Także może tutaj Karolinę Gawrysiuk wystawimy też na zawodach u Grześka Skibniewskiego, bo no, są to bardzo fajne zawody i profesjonalnie zrobione. Czyli pechowo dosyć dużo zmian na sam koniec, a my życzymy w takim razie powodzenia przy przyszłych galach i miłego wieczoru. Zapraszam MMA News.